wykorzystam okazję, proszę Państwa, sprzedam Wam teraz grubą teorię spiskową. Ja sam to już w te ramy wbieram. Uwaga, Piotr Korczarowski i jego teorie spiskowe. No, to będzie naprawdę... Zresztą najgorzej, że się wszystkie sprawdzają i to jest ten problem, nie? No właśnie, mam nadzieję, że nie, dlatego ja sam jakby to trywializuję i wrzucam w ramy teorii spiskowej, ale to powiedział mi przyjaciel, który był w służbach mundurowych i mówi, zastanów się, Piotrek, dlaczego tym razem w spisie powszechnym podawaliśmy metraż naszych mieszkań, bardzo szczegółowe różne dane. On mówi, bo właśnie może było potrzebne to do oszacowania, ilu będziemy w stanie do Polski przyjąć Ukraińców. Oczywiście ja nie twierdzę, że tu ktoś w Polsce wiedział, że będzie wojna, chociaż myślę, że no, ta wojna Ukrainy z Rosją była prognozowana od wielu miesięcy. To też nikogo nie powinno zaskakiwać, ale z drugiej strony no, nikt może nie myślał o uchodźcach samych sobie. Natomiast jak pokazałem Państwu w jednym z ostatnich programów w czerwcu ubiegłego roku w dzienniku przejętym przez Orlen, jeden z dziennikarzy pisał o tym, żeby Ukraińcom masowo nadawać obywatelstwa i prawa wyborcze, żeby potrafili już wybierać nam władze samorządowe. No i tutaj właśnie ta teoria spiskowa o tym, że może ktoś chciał przefiltrować, ile Polacy będą w stanie przyjąć pod swój dach ludzi, no bo to idealnie pasuje, Piotr, do tego, co się teraz dzieje. Chciałem powiedzieć, że gadasz głupoty, ale nie gadasz, bo z drugiej strony patrzmy, co się dzieje. Analizujmy to, co powiedziałeś przed chwilą i analizujemy, bo powiedział, dobra, Korczarowski przesadził. Nie, on nie przesadził, bo wszystko się wydarzyło w bardzo, jak to się mówi po angielsku, smooth. Mm-hmm. Przerzucili z jednego państwa do drugiego ludzi, 2,5 miliona, prawie w miesiąc, dali im mieszkania, w sumie dali to już daje z 5 czy 6 milionów. Tak, dali im PESEL-e, dali im wszystko, co potrzebują. Zrobili taką medialną przybudówkę, jak ja to nazywam, taki wiecie, coś takiego, że jak gdyby to ma być, bo inaczej będziecie, nie wiem, nałożona będzie na was infamia. Nie? Swego to rodzaju. Czekaj jeszcze, Piotrek, jeszcze dorzucę oliwy do ognia. Przepraszam, Państwo tego nie zobaczycie, nie mamy takiego fajnego zestawu, jak Wy macie w realu, że jak ja coś widzę tu na monitorze, to od razu widzą widzowie, ale jest link u mnie na Twitterze podany do tego. Portal Money.pl napisał przedwczoraj, rząd popłochu szuka pieniędzy, na już potrzeba miliardów i właśnie chodzi o Ukraińców. Rząd wpadł na pomysł, aby przekierować na pomoc uchodźcom środki z programów regionalnych w wysokości 131 milionów euro i 50 milionów złotych z programu Power, dowiedział się ten portal. No i właśnie chodzi o to, że samorządy już rozdysponowały większość pieniędzy, która była przeznaczona na uchodźców. Ja to skomentowałem złośliwie, że niedługo tymi żółto-niebieskimi serduszkami będziecie łatać dziury w drogach, bo samorządy nie będą miały na to pieniędzy. Tak, ale jeszcze gorzej, bo na przykład byłem kilka dni temu nad morzem, kilka dni sobie odpoczywałem i u swoich przyjaciół. Oni mi opowiadają, oni prowadzą nieduży pensjonat. I w ogóle w miejscowości Jantar, polecam. I innych kolegach, który ma o wiele większy pensjonat, wziął 350 obywateli Ukrainy. Przez miesiąc ich wszystkich karmił. Jest milion w tył, milion złotych. I w gminie powiedzieli, nie mamy takich pieniędzy, żeby ci zwrócić. Nie mamy ci zadać te 40 od osoby, czy tam ile to było. I takich osób jest odgrom. Już, słuchajcie, to nie chodzi o to, że przyjechali Ukraińcy, których lubimy, czy nie lubimy. Czy przyjeżdża twoja ciocia, czy babcia, czy ktokolwiek przyjaciel, jak siedzi ci miesiąc na głowie i musisz go karmić i ze swojej kiesy, no to zaczyna ci się robić po prostu nieprzyjemnie. No, to jest normalny ludzki odruch. No, ja wiem, że ktoś może powiedzieć, zwariowałeś, Szlachtowicz. Nie, no zwyczajnie, obcy ludzie z zupełnie innej cywilizacji, jakby nie patrzeć, którzy mają swoje, i niekoniecznie biedni, bo na przykład mnóstwo tych opowieści. Słuchaj, jak ja pojechałem... To był chyba czwarty dzień wojny do Przemyśla z Marcinem Rolą. Nie wiedziałem, jakie fury tam śmigały. To tam były samochody takie, o których, nie wiem, w Polsce nawet ciężko pomarzyć. Ja w życiu dwa razy byłem w Kijowie, to tam po raz pierwszy widziałem salony Bugatti, Rolls-Royce'a. Ja w Warszawie będąc setki razy w życiu, nigdy. Więc ogólnie to nie jest tak, wiesz, sytuacja. No ja po prostu patrzę na to i nie wierzę, co się dzieje. I nie wierzę nawet, słuchaj, wiesz, ja mam zatarg z Gazetą Polską na przykład od wielu lat, tak? Uważam, że to, co oni robią, jest po prostu nie do przyjęcia jako dziennikarz. No ale jeśli facet, który zna moje poglądy, i ja wiem, że tutaj dużo będę miał problemów dzisiaj pytaniowych, bo ja nie jestem taki prorosyjski, niestety, dla niektórych, powiedziałbym, bo ja nie lubię Putina, nie lubię Rosji. Nie chodzi o Putina, ja w ogóle nie lubię Rosji. No, słuchajcie, ja się wychowywałem, mój dziadek był w łagrze sowieckim, więc trudno bym, żebym lubił w ogóle. Uważam, że ten. Ale co nie oznacza,
że się nie prowadzi polityki z takim krajem. Jaki on jest, taki jest, się prowadzi politykę z takim krajem i robi się jak najlepiej dla naszego kraju. Więc możemy tutaj oczywiście dyskutować i tak dalej, możemy się kłócić, ale merytorycznie. Właśnie, wracając do tego twojego pierwszego pytania, Piotr. Od kiedy świat zwariował, to od wtedy, to jest ten moment, w którym Korczarowski, ty jesteś taki, Szlachtowicz, ty jesteś taki, Rola, ty jesteś taki i nie gadamy z tobą. No zaraz, no facet ma coś do powiedzenia chyba, jeden, drugi, trzeci. Mam takie argumenty, wysłuchajcie ich. No ponoć żyjemy w demokracji. Oczywiście jej nie ma, żeby nie było, ja się nie łudzę, że jest. Ale słuchajcie, no po prostu chyba dyskutujemy. Nie ma w ogóle już inaczej. Jeśli nie myślisz tak jak my, kula w łeb. Ale dokładnie to, że tutaj koniec. Nawet, proszę Państwa, gdyby ktoś powiedział w tym momencie, że my tu prezentujemy jakieś tam poglądy, to ja zawsze podkreślam, że duża część z tego, co mówię, to są rzeczy, które, na które ja tylko zwracam uwagę, ale ja nie wiem, jak jest, tak jak powiedziałem o tym spisie powszechnym, ja to podrzuciłem tylko, żebyście sobie Państwo przemyśleli sami, czy to ma sens, ale ja nie mówię, że tak jest. Natomiast ja jestem zwolennikiem dyskusji, rozmowy z tym dziennikarzem, ja kocham rozmawiać, tak. Ja lubię się zastanawiać, lubię zadawać pytania, natomiast mam wrażenie, że w trakcie naszego życia ten świat się już tak zmienił, że bardzo często, Piotrek, mówiłeś w swoich programach, że to jest Orwell, ale ja już mam wrażenie, że to już zaszło dalej. Że ja mówię do Orwell do sześcianu, albo w ogóle dodatek, inaczej jeszcze nawet tak lubię, Monty Python, Orwell, Benny Hill, do sześcianu wszystko razem, nie? Że wiesz, jest takie pomieszanie, że w ogóle pytałeś mnie na początku o tą osadę, o ten film, to wszystko. Tak jest, jak nie z nami, kula w łeb. Jeśli nie, jeśli w ogóle... A to jest sekciarstwo, słuchaj, to jest sekciarstwo, bo jest teraz, sekciarstwo. Teraz chwilę mówiliśmy o Ukrainie, ale wskazuje ona to. Tak. To było to samo, że zamieniliśmy, za chwilę przyjdzie coś innego i przychodzi taka rzeczywistość, w której tak, tylko wskazani ludzie mają rację, tylko wybrane fakty się liczą, tylko wykreowane jakieś emocje mają znaczenie. To co się dzieje z naszym światem, że tu w ogóle nie można nawet... Żadnej wątpliwości, żadnej, nie można się nawet zastanawiać. Ty musisz od razu wyczuć i wiedzieć. Wrócę jeszcze do tego, co powiedziałeś. Ja uważam, że to nie jest teoria spiskowa, że jest to przygotowane, mniej lub bardziej, ale jest. Nie powiem ci dokładnie jak. Nie mogę powiedzieć, słuchajcie, pytacie mnie często w realiach, prowadzę programy, czy rozmawiamy. Ja nie wiem, co się dzieje dokładnie. Ja nie chcę iść też w skrajność. Ja jestem dziennikarzem, ja muszę ważyć, ja muszę mieć dowody, ja muszę wtedy osądzać, kiedy mam na stole wszystko. Nie wiem, co się dzieje na wschodzie Ukrainy. Czy Ukraińcy mogą popełniać zbrodnie wojenne? Oczywiście, że tak, bo w 2014 roku je popełniali. Te wszystkie neofaszystowskie organizacje, bojówki, które są wciąż, jak Azow, w składzie armii ukraińskiej, były oskarżane o bardzo złe rzeczy, które działy się na Ale to Piotrek, zwróć uwagę, bo cały czas mówimy Przepraszam, skaczę z wielu tematów na tematy. Tak, ale cały czas właśnie poruszamy się na jakichś przykładach, żeby scharakteryzować to, że po prostu nie można na pewne tematy mówić. I tak jak powiedziałeś przed chwilą, no powiedzmy tak. Czy Rosjanie popełniają zbrodnie wojenne? Z całą pewnością tak. I to jest wszystko okej, można o tym mówić. Ale jeśli powiesz na przykład, że obie strony konfliktu popełniają zbrodnie wojenne... No jak to? Słuchaj, ostatnio Lech Kowalski był u mnie, w piątek była premiera tego nagrania i on fajnie powiedział. Będzie po prostu lała się krew. Ale nie dlatego, że Ruskie zrobią kontrofensywę, tylko dlatego, że będą się tak ze sobą ścierać, szczególnie te nacjonalistyczne kwestie z wojskiem rosyjskim, Federacji Rosyjskiej i będzie wyżynka na maksa. I to nie oznacza, bo właśnie to mnie mierzi niesamowicie, bo tamci żołnierze to dobrzy, a ci to źli. Oczywiście, że Federacja Rosyjska, trudno nie mówić, że nie popełnia ludobójstwa nawet, czy tam po prostu zbrodni wojennych na froncie, kiedy robiła to w Czeczenii. Ale oczywiście, że tak. Nie, ale robiła, no, jaka, słuchajcie, bo mówicie, bo tam kraj to tamto. No, mam zarzuty, że Sowiety to historia. No, mam zarzuty do kraju Federacji Rosyjskiej z jednego powodu. No, jeśli wywołuje się wojnę czeczeńską, wysadzające kilka bloków w Moskwie i potwierdza to podpułkownik KGB, którego potem trują Polonem i kilka innych osób potwierdza. I ja uprawiam dziennikarstwo też śledcze, więc trudno, mam kontakty w pewnych rzeczach, że potwierdzam pewne rzeczy. No to nie jest bajeczka.
Więc no to nie jest dobre państwo. To nie jest państwo, którego będę ja fanem, ale ja nie jestem fanem Ukrainy, jestem fanem Polski, kochani. Ja jestem polskim dziennikarzem, polskim patriotą i rozmawiamy o Polsce i o niej dyskutujemy. Fakt jeden, przyjęcie 2,5 miliona uchodźców, a może już 3, można do końca nie wiem, ile ich jest, to będzie totalny strzał po 2 latach degregolady gospodarczej, zamknięcia bezprawnego, bezpodstawnego, jeśli chodzi w nauce żadnej, tego 2-letniego lockdownu. I mamy teraz kolejnych i ci ludzie zostaną w większości. Przecież to będą turbulencje społeczno-psychologiczne na dekady, kochani. Przecież rozmawiam z kilkoma dziennikarzami, tak jak tutaj z tobą, Piotr, rozmawiam. I ci, którzy nie zastracili zdrowego rozsądku. I oni mówią, że to po prostu mieliśmy jako jeden z nielicznych krajów na świecie etnicznie, przynajmniej w Europie, taką jednolitą kwestię, jeśli chodzi o etnikę, że po prostu Polacy, to nie było u nas zbyt innych mniejszości, tak? A teraz Stalin nam popcinał kresy tak, i tak. Stworzył praktycznie państwo monoetniczne. Monoetnicznie, tak. I jest taka sytuacja, w której mamy teraz wymieszanych ludzi, którzy są obcokulturowo nam, których są zeszłości. A co jeśli ten Azow i ci ludzie wrócą do tych kobiet i będą sobie żyli? No bo dlaczego mają nie żyć, jeśli dostają 500+, 300+ i tak dalej? Nie wiem skąd, bo wiemy, tak jak tutaj mówiłeś przed chwilą, że rząd ma ogromne problemy z łapaniem gotówy. Unia Europejska nie chce im dać. Nie wiem, czy zauważyliście, co robią Niemcy i Francja i inne kraje. Na pewno zauważyliście, więc one nie chcą, nie kwapią się za bardzo do pomocy. W ogóle dla mnie ta wojna jest niesamowicie dziwna. I dziwna w tym sensie, że po pierwsze, dlaczego tak obcięto, bo tak, polegamy na informacjach skrajnie wysokiej propagandy ukraińskiej. Skrajnie wysokiej propagandy rosyjskiej nie widzimy. Absolutnie. Odcięto ze wszystkiego, jakkolwiek wszystko odcięto, tak? A dlaczego o tym mówię? Bo nawet to by się przydało nam, bo zawsze ze skrawków nawet najgorszej propagandy można wyciągnąć jakieś wnioski, jakieś zdjęcia, jakiekolwiek rzeczy. A tego nie mamy. Nie wiemy, co dokładnie się dzieje na froncie. Dziennikarze niezależni, których gdzieś tam się ma, uciekają z Kijowa, bo na przykład SBU ich szuka. Bo nagrywali kilka vlogów i opowiadali o tym, że wcale tak nie jest. Tak się dobrze nie dzieje na froncie, że wcale dużo Rosjan nie ginie, a wręcz przeciwnie, Ukraińców ginie. Że morale spadają i bardzo obiektywnie komentują to, co się dzieje. Tak samo z tą masakrą w Buczy. No, słuchajcie, jeśli ja bym był prezydentem Ukrainy i wydarzyła się taka zbrodnia, to ja bym zrobił taką chucpę medialną, przywiózł wszystkie kamery świata, żeby pokazać, jaki to zły jest rząd Putina i jacy to są morderczy żołnierze Federacji Rosyjskiej. Tak? No ja bym tak zrobił. A tutaj nie mamy nic, mamy tylko dziwną minę, taką zatroskaną, a potem śmiejącą się pana Żołańskiego, który był na miejscu. Nie mamy konkretnie ciał, nie wiemy, co się z nimi dzieje, spekulacji jest mnóstwo, ale myśl o zbrodnia jest tylko jedna. Bo jak się powie, że Szlachtowicz powie, że się... On ma wątpliwości, że to tam się wydarzyło. Z tych rzeczy, które widzę przed sobą, nie byłem tam, nie widziałem się z nikim, kto tam był, tylko te dowody, które nam dostarczono, to mam wątpliwości, kto to zrobił. Czy w ogóle było to ludobójstwo? Czy to nie jest inscenizacja? Znaczy ja myślę, że tutaj... słuchaj, jeśli Orban robi, Orban występuje i mówi, wiem, że dziś żyjemy w takich czasach i mówi bardzo mądrze, że to, co się wydaje rzeczywistym, nie jest rzeczywistym, że można wszystko swingować. Piotr, to jest jakby normalna sprawa na wojnie, że obie strony stosują też wojnę informacyjną, że obie strony próbują na swoją właśnie stronę przeciągnąć opinię światową, próbują jakoś łapać za serca ludzi. Ja czytałem o tej Buczy także w mediach anglojęzycznych i tam BBC na przykład zrobiło wywiad z jakimś świadkiem tej rosyjskiej zbrodni, gdzie on potwierdził, tak, Rosjanie tam weszli w pierwszych dniach,
dniach zaczęli szukać byłych członków batalionu Azow, którzy z jakichś powodów, może zdrowotnych, może innych, zostali w domach. Szukali ludzi, którzy są w obronie terytorialnej ukraińskiej, którzy jeszcze właśnie tam by... No, generalnie mieli całą listę ludzi do odstrzału i tych, których udało się znaleźć, to z relacji tego świadka oczywiście, no to podobno Rosjanie likwidowali i robili to na model katyński. Po prostu dół, strzelali do tych ludzi i ich tam zakopywali, po czym tygodnie mijały. A tu nagle mamy jakieś, wiesz, babcie na ulicach leżące, jakieś dzieci i co, oni twierdzą, że te ciała tak przez 3 tygodnie tam leżały? No właśnie. I nikt, dla nikogo to nie jest kilka dni wcześniej Rosjanie opuszczają to miasto. Mer tego miasta nagrywa filmik, nie wspomina nic o ludobójstwie, o zbrodniach wojennych, które dokonała Federacja Rosyjska. Ale ja, wiesz, przepraszam, bo ja powiedziałem też o tej zbrodni rosyjskiej na potwierdzenie tego, że oczywiście obie strony mają na rękach krew i to nie jest właśnie tak, proszę państwa, jak większość myśli, bo myślę, że to jest właśnie najgorsze, że cały czas nas się wpędza, przepraszam za porównanie, ale tu wyjdzie ze mnie łódź. Jak byłem mały, to gdziekolwiek się na ulicy znalazłem, jakieś takie, jacyś starszy ode mnie ludzie sobie chodzili, jakaś młodzież, łapali i pytali, za kim jesteś? Za kim jesteś? Widzę w ČKS. Za kim jesteś? Bo wiesz, bo jak nie to, to wryj. No i tutaj dzisiaj mam wrażenie, że to samo, po prostu, że jesteś ukrainofilem czy putinofilem, jesteś foliarzem czy płaskoziemcą, czy jesteś za powiedzmy, nie wiem, służbą zdrowia i szczęśliwym życiem, jesteś za 5G czy tam za gotowanie mózgu, czy cały czas cię, wiesz, wrzucają w jakieś takie ramy, że czarne albo białe, 0-1. Nie ma możliwości na zadanie pytania, nie ma możliwości, żeby się zastanowić nad w ogóle czymkolwiek i mało tego, wiesz, ja mam wrażenie, to chciałbym, żebyś się do tego odniósł, to taka moja teoria, że w biznesie się mówi, że żeby produkt odniósł sukces, to trzeba stworzyć na niego zapotrzebowanie. I ja mam wrażenie, że to jest jakaś moda na zarządzanie właśnie polityczne, że poszczególne państwa właśnie wymyślają sobie różne trendy, na przykład kwestia, nie wiem, bezpieczeństwa, zdrowia, pomoc, że to wszystko, co robimy, to nie wynika z naszych ludzkich odruchów, tylko po prostu to jest modne. To jest modne, żeby nosić maskę na gębie, przepraszam za epitet. To jest modne, żeby pomagać Ukraińcom. To jest modne, żeby, nie wiem, protestować, czy być za czymś tam. I ludzie tak naprawdę nie zastanawiają się nawet dlaczego. Po prostu, jak... No i to widzisz, bardzo rozbujane, to co powiedziałeś, ten cały mechanizm w przykładzie noszenia tych chrząszek ukraińskich, flagą ukraińską. Ja byłem z Grzegorzem Płaczkiem i z jego małżonką na granicy słowacko-ukraińskiej i węgiersko-ukraińskiej. Jechaliśmy przez jeden i drugi kraj, dojeżdżając do tej granicy po jakieś 1,5 godziny, po jakieś 100 kilometrów. Ja nie widziałem nigdzie dookoła flag na Słowacji słowackich i nie widziałem na Węgrzech węgierskich. Widziałem węgierskie i widziałem flagi danego regionu, czy nie wiem, gminy. Czy... No dobrze, a sytuacja z kilku ostatnich dni? Grzegorz Braun i ta akcja z flagą na Sejmie Polskim? No to jest po prostu, ręce opadają. To znaczy, że nie mamy parlamentu? Ja to piszę o tym na przykład na Twitterze i tam jesteś ty taka i o taka i taka i taka. Słuchaj, wiesz co? Ja bym może miał większe problemy, jakbym siedział tylko nagrywał programy w Warszawie. Nie jeździł po Polsce, ale jeżdżę po Polsce i widzę tę frustrację Polaków. I ona jak gdyby mnie przywraca, że jednak jest o kogo walczyć i za co walczyć. To za te białe, czerwone barwy. Ale wiesz, przepraszam, bo ja co chwilę ci wchodzę w słowo, ale tak sobie luźno też myślę. To ja z tobą mogę sobie pozwolić, żeby nie prowadzić programu tak normalnie, na pytanie, odpowiedź, tylko sobie rozmawiamy. Że przecież, czy oni sobie nie zdają sprawy z tego, że to przyniesie odwrotny efekt, że to epatowanie na każdym kroku tymi ukraińskimi flagami w dłuższej perspektywie przyniesie niechęć Polaków, bo na początku oczywiście, że to było normalne, tak, że oczywiście. Wszyscy potępili tę brutalną rosyjską agresję, to bombardowanie miast i tak dalej. Ale teraz już ta wojna powszednieje, to nawet sami Ukraińcy na szczeblu politycznym mówią, że są przerażeni tym, że ludziom ta wojna się po prostu znudzi. No i zostajemy z naszymi sprawami, z tym, że w budżetach brakuje pieniędzy, że Ukraińcy, jak mówisz, do lekarza pierwsi i sobie mogą iść i tak dalej, to zacznie powodować w Polakach pewną frustrację. Jeszcze dalej, jeszcze powiem, jeśli na przykład chodzi o biznes medyczny, no przecież przez pierwsze 2 tygodnie przychodzenia do nas uchodźców była taka sytuacja, że jeśli jesteś medykiem, jesteś lekarzem, jesteś pielęgniarką, no to jeśli jesteś nie zakeczupowany, to out. A pan Ukrainiec, pani Ukrainka, bardzo proszę.
I my zatrudniamy bo oni cię. Mają poważniejsze problemy niż to tam. Tak, tak, no. Tak. Tam, właśnie tam. Chodzi. Znaczy nie, no wiesz, jeśli mam powiedzieć, to Putin jest najlepszym wirusologiem na świecie. Tak, że wyleczył cały kraj. Po prostu wiesz, w ciągu jednego ataku zlikwidował w Polsce, wiesz, ten bajop, jak to mówi, to było właśnie matka kurka, nie? Nie keczupować, jak mówisz, tylko tam parę Iskanderów to czeku i by załatwiło sprawę. Problem polega na tym... Tylko w kogo? Tylko w kogo? Przepraszam, no pytanie, tylko w kogo? Problem polega na tym, że tak naprawdę możemy za chwileczkę my, bo wiesz, armii nie mamy. W ogóle, wiesz, też chciałbym kilka słów powiedzieć, bo to jest projekt wreszcie 300-tysięcznej armii. Świetnie, jestem za tym, podpisuję się dwoma rękoma, jak to mówił klasyk, ale uważam, że jeśli chcemy nadrobić stracony czas, to sytuacja jest taka, kochani, że musimy teraz zaraz dać dostęp do broni całej populacji w Polsce. Po prostu kto chce, znaczy nie każdy, także każdy może sobie kupić, nie wiem, jak loda, nie wiem, czy coś do picia, czy piwo w sklepie, tylko chodzi o to, że jednak, żeby Polacy nadrobili ten stracony czas, muszą mieć po prostu zwyczajnie dostęp do broni. No i uchwala się to prawo o rozwoju armii i rozszerzeniu armii, ale się utrąca poprawkę Konfederacji, która mówi o tym, że właśnie ma być dostęp do broni. No to ja mówię, zaraz, no to tutaj jest jakaś hipokryzja. To jest jakaś rzecz, której się nie powinno dziać i o tym też trzeba mówić, kochani. A widzimy, że Polacy garną się do strzelania, no bo wszystkie strzelnice komercyjne mają 300% normy, że mogłyby być otwarte 24 na dobę, żeby ludzie chcą przychodzić i uczyć się strzelać i strzelać, tak? No, wiesz, kiedy wychodzi sytuacja, że no, ja po prostu jestem przerażony, słuchaj, bo pójście, wojowanie, czy też grożenie Putinowi, który ma, no, ma wielką armię, ma zasoby nuklearne i w ogóle, gdzie my nie mamy armii i oni im grożą i szabelką machają, to jest dobre na 5 minut, a potem jednak bomby mogą spadać, nie?